Już było właśnie taki mały zaczątek tego, co wydaje nam się i z Renatą, jak rozmawialiśmy, ważne. To znaczy spotkaliśmy się tutaj w większości ludzi w jakimś sensie lokalnie z tych okolic i dobrze by było, żebyśmy się chociaż troszeczkę poznali, bo skoro mamy się sieciować i mamy potem dalej ze sobą współpracować, jedni szukają rolników, inni szukają konsumentów, więc dobrze by było chociaż dwa słowa o sobie powiedzieć. Więc jest teraz takie wspólne zaproszenie, jest taki punkt w programie jak krąg zapoznawczy. Jest nas całkiem sporo. I byłoby bardzo wspaniale, gdyby udało nam się zrobić krąg, ale to by wymagało od nas wszystkich trochę wysiłku, żeby każdy się podniósł, wziął swoje krzesło i spróbował jakby znaleźć miejsce na tym krześle w okręgu. Przy okazji się trochę poruszamy i zadbajmy po prostu o to, żeby zaaranżować ten okrąg, ale żeby potem te krzesła z powrotem poukładać, tak, po jego zakończeniu. Więc ja proponuję taką formułę, żeby każda osoba powiedziała swoje imię, jeśli chce powiedzieć, to również nazwisko, powiedziała skąd tutaj przyjechała i w jaki sposób działa na rzecz suwerenności żywnościowej, tak jak to robimy teraz. Czyli czym się zajmuje po prostu, co tu przywiodło tą osobę po prostu na to spotkanie. I fajnie by było, jakbyśmy każda osoba, mając na uwadze, że jest nas tutaj aż tak wielu, zajęła tyle czasu, żeby dla wszystkich starczyło. Więc jakby, ponieważ to będzie rejestrowane też, żeby wszyscy też z drugiej strony dobrze słyszeli, to będziemy mieli tak zwany gadający przedmiot. Tym razem jest to wyjątkowo logicznie proste, ponieważ będzie to mikrofon. Więc mówi tylko osoba, która ma mikrofon, tak żebyśmy się słyszeli. I tak jak mówię, zachęcam, żeby... To jest ten moment, kiedy możemy się poznać, to jest ten moment, który będzie przyczynkiem do tego, że wieczorem będzie można do kogoś podejść, powiedzieć, a ty mówiłeś, że robisz to, ty mówiłaś, że robisz to, super fajnie i tak dalej. Więc jakby to jest ten punkt, w którym możemy się naprawdę zsieciować i jeszcze raz przypomnę, zapraszam, imię, nazwisko, skąd ktoś tutaj przybył i dlaczego tutaj przybył, po prostu, co robi na rzecz suwerenności żywnościowej. Dobrze, to ja może krótko zacznę. Ja jestem Marta Łukowska, przyjechałam akurat tutaj z Krakowa. Działam na co dzień ostatnio w ruchu Nieleni Polska, tak jak powiedziałam. Jestem studentką Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego i w zasadzie rok temu zmieniłam dosyć mocno drogę swojego życia właśnie, bo pracowałam długo na akademii, znaczy długo. Siedziałam dosyć sporo w pracy akademickiej, ale po prostu w obliczu stanu świata stwierdziłam, że to się trochę nijak ma do tego, więc chcę teraz produkować, wytwarzać życiodajną żywność i tak, żeby miały do niej również dostęp osoby, które nie są bardzo zamożne. I daję mikrofon dalej w prawo. I zachęcam, żeby mówiła tylko ta osoba, która ma mikrofon, to nam pozwoli się lepiej słyszeć. W prawo, czyli do mnie, tak? Jestem Dawid Cyprowski z Poznania. Przede wszystkim robię filmy. Chciałbym stworzyć pierwszy w Polsce kanał o społecznie odpowiedzialnych inicjatywach, czyli podchodzę do tej kwestii troszkę szerzej. Z tego względu zacząłem szukać sposobów na to, żeby dotrzeć do aktywistów. Przyłączyłem się do kooperatywy, w której w tej chwili jestem od roku. I jestem tutaj trochę taki z zewnątrz, ale też swój, bo też traktuję to jako swój aktywizm. Ostatnio między innymi zrobiłem film o naszej kooperatywie poznańskiej. Bardzo prosty, który przedstawia w czytelny sposób, czym kooperatywa jest, czego ludzie mogą się spodziewać po kooperatywie. Bardzo zachęcam do tego, żeby go obejrzeć. No i tym się zajmuję. Szukam tutaj ciekawych tematów do tego, żeby po prostu zrobić o nich film, żeby poznać ciekawych ludzi i żeby pokazać światu, czym jest społeczna odpowiedzialność, branie we własne ręce jakby marzeń, które mamy o świecie, ich realizowanie. Dziękuję. Dzień dobry, jestem Anny Koch, przyjechałam z Szklarskiej Porębie, raczej jestem tylko konsumentem i chciałam tylko też jeszcze dodać, że w Szklarskiej Porębie prowadzimy Centrum Buddhistki Zen Rinzai. Jakby ktoś jest zainteresowany, to proszę zgłosić się do mnie. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Małgosia Kowzan. Jestem poetką, uprawiam ekologiczne, znaczy ekologiczne według mnie, nie mam certyfikatu, stare odmiany zbóż, orkisz płaskórka w Brzezińcu koło Mirska, niedaleko. Również produkuję splew tych zbóż poduszki, które można zakupić, są na górze albo obejrzeć, jak kto lubi. Cenię sobie radość życia, wolność słowa,
No i jestem w kooperatywie osobą niezależną, takim wolnym strzelcem, można by powiedzieć, ale lubię relacje z ludźmi. Dzięki. Cześć. Witam serdecznie. Ja jestem Marcin, moja żona Magdalena siedzi tutaj obok, się ukryła. My ponad 4 lata temu uciekliśmy z Łodzi tutaj na wieś przed tym wszystkim przemysłem i tak dalej, cywilizacją. Udało nam się działeczkę kupić jeszcze przed zmianą ustawy o stroju rolnym, więc dzięki temu jesteśmy oficjalnie rolnikami. Do tej pory sobie obsialiśmy gryką raz, ekologiczną oczywiście. No i żona piecze i gotuje wyśmienite produkty od lokalnych rolników. Staramy się w organiczne w warzywa iść, jesteśmy weganami. No i wspieramy tutaj wszystkie inicjatywy dążące do powszechnego dostępu właśnie dla ludzi do normalnej żywności, takiej prawdziwej. To by było na tyle o mnie. Jutro serdecznie zapraszam na morsowanie. O 8 rano się tu spotykamy. Dziękuję. Witam wszystkich. Nazywam się Julia Kamieniecka. Pochodzę z Wrocławia, natomiast w tym roku zamierzam się przenieść do Barcinka. Szukam kontaktów z okolicznymi tutaj społecznościami w temacie takim, jaki jest tutaj poruszany, czyli suwerenności żywieniowej. Od kilku lat nie korzystam z żadnych zakupów w marketach. Dokładam wszelkiej staranności i dużo czasu właściwie na to poświęcam, żeby dla mojej rodziny zdobyć prawdziwe jedzenie. Do tej pory po prostu szukałam tak zwanych dobrych ludzi i prosiłam, żeby mi sprzedali jakąś kurkę albo podobne rzeczy, czy warzywa, tudzież owoce. Zaczęłam też samodzielnie robić przetwory. Zawodowo zajmuję się dźwiękoterapią. Mam bogatą kolekcję alchemicznych mis, coś, co jest dość wyjątkowe i niespotykane, bo łączy w sobie zalety mis kryształowych, jak i kryształoterapii, bo każda misa zawiera swój też specyficzny minerał. Jak również wytwarzam rękodzielniczo naturalne perfumy, w które głęboko wierzę, że mają moc uzdrawiającą, ponieważ zawierają prawdziwe ekstrakty roślinne, olejki eteryczne. Także może bezpośrednio nie jestem związana z suwerennością żywieniową jako producent. Natomiast jakby widzę się w tej społeczności lokalnej i chętnie gdzieś zaangażuję się w inicjatywy, które tutaj wspaniale tworzycie i od kilku lat jakby przyjeżdżam tu, obserwuję to i bardzo też mi się tutaj ten jarmark perski, izerski spodobał. Dziękuję. Cześć kochani, jestem Wioleta Olejarczyk. Przyjechałam tutaj z Michałowa, który jest pod Częstochową. Jestem rolniczką, mam małe gospodarstwo, gdzie uprawiam warzywa, zioła, owoce. Jakiś czas temu zainicjowałam kooperatywę spożywczą w Częstochowie. Jestem związana z Nieleni, Polska. Bardzo zależy mi na takim połączeniu miasta i wsi. I często jako rolniczka jadę do miasta po jedzenie. Jadę do miasta, żeby zawieźć moje pożywienie. I teraz staram się ludzi z miasta sprowadzić na wieś, żeby oni też doświadczyli wsi, co ułatwi im zrozumienie wyzwań, czy wszystkiego to się wiąże z suwerennością żywnościową i z rolnictwem. Dziękuję. Cześć, mam na imię Magda. Przyjechałam z Poznania i od wielu lat działam w poznańskiej kooperatywie spożywczej. Również działam w Nieleni z wieloma osobami tutaj obecnymi i w koalicji Żywa Ziemia. Tematami systemów żywnościowych chcę też, staram się od kilku miesięcy przynajmniej zajmować w ramach uniwersytetu, w ramach studiów doktoranckich. I zależy mi też szczególnie
na tym, żebyśmy wymieniali się takimi dobrymi praktykami, entuzjastycznym podejściem i zapałem i naszą wiedzą, doświadczeniem w kontekście naszego spożywczego w jakiś sposób aktywizmu, ale też tymi dylematami i tym, co sprawia nam problem, co wymaga jeszcze dyskusji i dalszych odpowiedzi. Dzięki. Witam wszystkich, nazywam się Wojtek, jestem z Barcinka. W tym roku dopiero zaczynam pracę z naturą, z roślinami i głównie będę skupiał się na produktach pozyskanych z przyrody, z naszej matki ziemi. Na ten czas jest to sok klonowy, za niedługo będzie to sok brzozowy. I w tym roku głównie będę skupiał się także na czosnku niedźwiedzim, produktach z pokrzywy. No i wszystkimi sezonowymi produktami typu śliwki, jabłka, drzemy z tego pozyskane. I będę chciał się związać oczywiście z kooperatywą izerską i wystawiać swoje produkty na wieży rycerskiej i na okolicznych tutaj imprezach. Dziękuję. Dzień dobry. Ja nazywam się Ela Dopierała. Przyjechałam tutaj z Poznania. I bardzo angażuje mnie inicjatywa właśnie takich ruchów oddolnych, dlatego działam w kooperatywie, poznańskiej kooperatywie spożywczej i w ogrodnictwie społecznościowym w naszym mieście. Polega to między innymi na tym, że staramy się wypracować z władzami samorządowymi narzędzia ułatwiające zakładanie takich ogrodów, czyli na przykład wypracowanie prostych umów bezpłatnych na użyczenie takiego terenu, na którym mógłby ogród społecznościowy powstać, czy też jakiejś pomocy merytorycznej ze strony władz miasta. I związana jestem też z ruchem Nie Leń. Dziękuję. Nazywam się Renata Korn i właściwie wszystko powiedziałam, co miałam powiedzieć odnośnie moich działań takich aktywności lokalnych. Mogę tylko dodać prywatnie troszkę jeszcze, że przenieśliśmy się z mężem tutaj z Bielska Białej poprzez Podkarpacie. Na Podkarpacie byliśmy trochę miastowymi takimi szczurami jeszcze lat temu 7 i na Podkarpaciu pierwsze 9 lat temu. Na Podkarpaciu 2 lata pierwsze nasze były treningi i uczenie się wiejskiego życia i samowystarczalności. Mieliśmy takie założenie w ogóle bardzo ambitne, stworzenie ekoosady. No, ta inicjatywa akurat nie doszła do skutku. Po 2 latach przenieśliśmy się tutaj. Tutaj jesteśmy 6 lat, tak? Sławek, licz. 6 rok. Mamy gospodarstwo kaszowe, gryczane. Uprawiamy grykę ekologicznie, przetwarzamy. Ja mam też ogród warzywny taki, który pozwala nam naszą rodzinę wykarmić też i jeszcze mamy nadwyżki małe, które sprzedajemy. Spokojnie moglibyśmy, myślę, że do 3 rodzin wykarmić z naszych warzyw, które uprawiamy samodzielnie, ręcznie prawie że. No i też ziołami się interesujemy, jakieś tam drobne rzeczy z ziół wytwarzamy. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, mam na imię Marek. Pracuję w informacji turystycznej we Wrocławiu i takie inicjatywy bardzo chcemy wspierać i przyciągać mieszkańców dużych miast do małych miejscowości i wsi, żeby smakowali lokalnych rarytasów. Mam nadzieję, że ta inicjatywa zachęci nie tylko osoby, które są świadome i zaangażowane
rozwijania takiej inicjatywy, ale też właśnie osoby, które mogą się z tym spotkać w trakcie wypoczynku wakacyjnego. Fajnie, żeby takie regiony jak Dolny Śląsk mogły gości karmić takimi zdrowymi produktami, które Państwo tutaj robicie. My pozwoliliśmy się wepchać i wyjść z kręgu, ale niestety musimy wyjść dosłownie na 15 minut i by nas minęło. Marcin Galicki i Marzena Galicka też. My też pokonaliśmy ciekawą drogę w związku z tym, że jesteśmy stąd w ogóle, z Jeleniej Góry. Po studiach wyjechaliśmy do Warszawy i zaznaliśmy życia dużego miasta i dużych korporacji, po czym wyprowadziliśmy się w Beskidy, w Głusze, mieszkaliśmy pod Korbielowem i tutaj teraz wróciliśmy, mieszkamy w Jeleniej Górze i też rozglądamy się tutaj po terenach, żeby faktycznie zamieszkać już na wsi. Prowadzimy dzieci w edukacji domowej, żeby jeszcze dopełnić obrazu, żywimy się ekologicznie, leczymy się naturalnie. Poza tym od dawna jesteśmy związani z ruchem i związanym właśnie kooperatywy spożywcze. W Żywcu między innymi prowadziliśmy kooperatywę spożywczą Żywie. Jeszcze wcześniej w Warszawie byliśmy zostaliśmy zaproszeni przez Biobazar do tworzenia właśnie Biobazaru. Otwieraliśmy tam kawiarnię, która była związana właśnie z ruchem ekologicznym. Też prowadziliśmy kawiarnię, w której ludzie się spotykali, opowiadali o swoich ideach. Tam różnego rodzaju grupy się spotykały i opowiadały o swoich marzeniach, jak powinien ten świat wyglądać. A w tym momencie w tym momencie zajęliśmy się badaniem żywności, sprawdzamy żywność, jakość żywności, badamy laboratoryjnie, no i wiemy na temat tego, co drzemie w żywności. Co ja mogę dodać? Ja dodam, przychodzi tak jedna myśl, którą Marcin wszystko mnie powiedział. Ja powiem, że jestem ekonomistką z wykształcenia i to było lat 25 temu i wszystko się zmieniło. Jakbym zobaczyła tą drogę, którą przeszłam, gdzie jestem dzisiaj, to wszystko jest w tej zmianie. I wydaje mi się, to co chcę dodać do tego, do naszej rodziny, jest to, że wszystko jest pod znakiem wolności. W momencie, kiedy czułam się wolna, to odważnie podejmowałam decyzję. Jak myślę o tym, z czym przychodzę tutaj, to właśnie z tym, żeby pozwolić ludziom być wolnymi. Badanie żywności wydaje mi się, i Marcinowi pewnie też, że daje tą wolność, ponieważ daje nam informacje i na tej podstawie możemy oceniać, żyć i decydować. I my mamy duże doświadczenia zdrowotne na przykład, gdzie w naszej rodzinie, gdyby nie informacja, to pewnie by nas dzisiaj tutaj nie było. Także ja naprawdę z tym przychodzę i tym chciałam się podzielić. I zapraszamy jutro na prezentację o 12:35. Przepraszamy za to egoistyczne wepchnięcie się w kolejkę. Dobrze, dzień dobry. Ja mam na imię Grzegorz, zaprosiła mnie tutaj Renata specjalnie. Od jakichś kilkunastu lat zajmuję się rolnictwem. Mamy gospodarstwo około 16 hektarów. Krowy, owce, kury, gęsi. No i tam jakieś uprawy polowe tak zwane, czyli w zeszłym roku gorczyca, w tym roku będzie groch, wcześniej jakiś owies. Renacie kiedyś opchnąłem trochę gryki. Zaznaczę, że większość produktów, które mamy, jest albo część certyfikowana ekologicznie, ale że ponarzekam, jakie będą jutro chyba warsztaty, coś z Czech, to na czeskim forum wyczytałem, że ekologia to krawina. I a propos suwerenności, wydaje mi się właśnie, że te wszystkie ekologiczne rzeczy, które się dzieją w związku z Unią i z dotacjami, z tym wszystkim, zabierają nam tą suwerenność po prostu. To był taki manifest trochę. Ja przepraszam najmocniej. Miało nie być o polityce. Ja będę miał? Jezus Maria, to ja przepraszam, natomiast ja już nic nie mówię. Mam jeszcze pszczoły, które już latają, jakby was to interesowało. Ja?
Witam, nazywam się Danuta Tomalak i liczę na to, że znajdą się osoby, które uprawiają zioła, kochają zioła, ponieważ ja od wielu lat zajmuję się zielarstwem. Liczę na to, że będą jakieś fajne osoby energetyczne do współpracy. To króciutko, bo bardzo potrzebujemy dobrych ziół. No i tyle. Także jeśli ktoś... Ja jestem z Mysłakowic, z tego terenu. Nie, bo jest wiele osób, także po prostu sygnalizuję tylko taki temat. Jeśli są osoby chętne, to naprawdę... Tak. No po prostu ciało już nie daje rady, więc zapraszam młodzież do współpracy, bo mamy tyle cudownych tutaj ziół, tutaj, a może i w Polsce, bo nie wszystkie tutaj rosną, a potrzebujemy naprawdę dobrej jakości ziół, bo to, co nieraz kupujemy, po prostu się nie nadaje. Można jednym takim ziółkiem zepsuć całą mieszankę, więc no zapraszam bardzo do współpracy. Mysłakowice. No właśnie, dlatego ja króciutko. Kto jeszcze? Tak? O, pani wizytówkę. O, pani wizytówkę. Okej. Okay. No mikrofon trafił do mnie. No jestem, mam cudowną dziewczynę, która akurat nie ma ze mną. Ona robi no też wspaniałe kosmetyki, uważam. Sprzedajemy też nasze kosmetyki w Niemczech, tutaj czasami w Wolimierzu byliśmy. No, ja na co dzień pracuję jako fizjoterapeuta. Mnie interesuje woda akurat, tutaj jest mowa o żywności, a ja się zajmuję wodą, właśnie mnie to bardzo interesuje, jak można, są metody energetyzacji wody, po prostu zmniejszania jej potencjału ORP, czyli oksydatywno-reduktywnego potencjału, właśnie, który działa przeciwko wolnym rodnikom i starzeniu się komórek, więc no, to są też technologie i mnie to interesuje i na co dzień ostatnio siedzę w tej tematyce. Nie powiedziałeś swojego imienia. Nie? Nazywam się Kornel Kempfert. No to ja mi jest Mateusz i może tak spróbuję jeszcze dodać kilka słów o sobie. Może tak. No jakby jeśli chodzi o związane z rolnictwem, to od 3 lat mam sad starych odmian. Właśnie tak jak wspominałem z projektu AgriNatura. To jest ponad 100 drzew. Na aktualnie obszarze 33 harów, ale działkę mam 53 i tam jeszcze dużo pracy. W Beskidzie Niskim, to jest 20 km pod Sanokiem można wypatrzeć i tam sobie żyję już 9 lat w barakowozie, od 5 bez prądu, nad rzeczką jak kaczka dziwaczka. I zmagam się z tą swoją działką i bo zawsze chciałem, jakby to był taki mój powód wyniesienia się ze Śląska, pracować z ziemią, mieć kontakt z naturą i zawsze gdzieś mnie ciągnęło i od wielu lat To zawsze robiłem, ale no podjąłem taką decyzję świadomą, tak jak inne, że chcę żyć na wsi, chcę tam działać i z tym się związać. I zawsze obstawiałem relacje międzyludzkie, były bardzo ważne. W mieście się gubiłem w tym wszystkim. Nie umiałem znaleźć czasem osób, myślę, że wielu ludzi to doświadcza z nas i to nie jest łatwe. I tu się czułem jak woda ryba w wodzie, a nie woda w rybie, ale może być i tak. Co chciałem powiedzieć, to wspaniały przykład z ziołami. Ja bym na ziołach się posłużył, bo ten model, o którym mówiłem, to jest coś takiego. Ja wiem, ale dobrze. Cieszę się, że tu jestem i wyrażam moją wdzięczność. Dziękuję wam za to wszystko, no, za spotkanie. Proszę. Jeszcze? Cześć, ja mam na imię Kaja.
Przyjechałam tutaj z Warszawy. Na co dzień działam dla suwerenności żywnościowej dosyć aktywnie, ponieważ pracuję w kooperatywie spożywczej Dobrze, gdzie jestem koordynatorką. Ta moja działalność wynika z tego, że głęboko wierzę w oddolny model i w ludzką sprawczość i w to, że jesteśmy w stanie zorganizować sobie takie życie, jakie chcemy i działać alternatywnie. I temu się właśnie poświęcam. Teraz żyję w dużym mieście, ale marzy mi się i myślę, że coraz bliżej jest ta wieś, o której tutaj widzę, że jest dużo przykładów osób, które uciekło z miasta na wieś i to też jest jedna z tych rzeczy, o której marzę. I chciałabym też móc tam budować społeczność. I to jest miejsce, do którego przyjechałam, żeby dzielić się swoją wiedzą, ale też żeby czerpać wiedzę od innych i właśnie budować dalej ten model suwerenności, którego wydaje mi się, że jesteśmy przejawem. Cześć, ja jestem Rafał, też z kooperatywy Dobrze. Kooperatywizmem zajmuję się od niedawna, tak sobie 3 lata dopiero i najbardziej interesuje mnie stworzenie realnej alternatywy dla hipermarketów, normalnych sklepów, czyli rozwój sieci sklepów z dobrą żywnością. I tym się chyba będę zajmował przez najbliższy czas. No, dziękuję. Ja mam na imię Karolina Pruchniewicz, jestem minimalistką, propagatorem Zero Waste, idei Zero Waste. W taki sposób też żyję, czyli staram się, jakby nie kupuję nic w supermarketach, w centrach handlowych, nie chodzę do takich miejsc. Działam, teraz jestem koordynatorem Fundacji Proterra, Centrum Edukacji Ekologicznej dla Zrównoważonego Rozwoju. U nas powstał pierwszy free shop w Polsce. W Poznaniu, jestem z Poznania, czyli można wszystko przynieść i wszystko zabrać, co się chce, aby ograniczyć właśnie i te całe właśnie działać na rzecz suwerenności, nie tylko w żywieniu, ale właśnie też ogólnie w ruchu zakupowym. Jestem też powiedzmy w prawny sposób związana z kooperatywą spożywczą w Poznaniu. I mnie najbardziej interesują te aspekty prawne i właśnie regulacje związane z żywieniem i no i pokrzywdzenie rolników, polskich rolników, też ograniczanie naszych praw, brak wolności, bo my mamy prawo do życia, co się nierozłącznie wiąże z prawem do zdrowia, a nie ma zdrowia bez naturalnego, prostego żywienia. Nazywam się Tomasz Błuszczowski, na co dzień prowadzę Społeczny Instytut Ekologiczny. Jutro będę miał i pracuję też, działam w Fundacji Agrinatura. Jutro będzie też nasze dwa wykłady, prezentacje o naszych działaniach. A także, żeby nie zabierać czasu, zapraszam na jutro rano. Jeszcze też ja wolę powiedzieć, skorzysta z okazji Janusz Zagórski, projekt Republika Ślężańska. Kupiliśmy 2 lata temu ziemię rolną na masywie Ślęży. Około 2 hektary z chęcią i oczyszczania, co robimy, i zaczęcia upraw ekologicznych. Kupiłem też sam działkę 20-arową blisko Zalewu Solistrowice. Prowadzę projekt NTV, a projekt Republika Ślężańska to jest no, chęć założenia nowej cywilizacji w realnych warunkach polskich. Dużo nas niektórzy wiedzą oglądając NTV. Dziękuję. I zapraszam wszystkich do nas, do telewizji. Tak, Sonia Priwiezieńcew, Fundacja Agrinatura. Ja też zapraszam na wykład jutro o 9:30, ale chciałam jeszcze powiedzieć dokładnie dwa słowa. Ja się też przeprowadziłam z miasta na wieś ponad 10 lat temu. Tam też jest siedziba naszej fundacji, to jest wieś mazowiecka. Nie wiemy jeszcze, czy to jest jakieś miejsce docelowe. Natomiast naprawdę bardzo, bardzo cieszą mnie takie spotkania, bo działania na rzecz suwerenności żywnościowej prowadzimy już od lat, nie wiem, 15, może dłużej. I widzę, że powoli jednak zaczyna to chwytać, że jednak jest coraz nas więcej i że to wszystko się rozprzestrzenia i fajnie. Także cieszę się, że tu jestem. Dziękuję.
Ja jeszcze chyba nie mówiłam, jestem Malwina Cyprowski, też jestem z Poznania, też jestem z kooperatywy poznańskiej i też jestem z Karmy, czyli robimy razem z mężem kanał na YouTube o społecznej odpowiedzialności i to, co mi się marzy, to to, żeby było nas więcej, wszystkich aktywistów i wszystkich ludzi aktywnych, którzy faktycznie żyją zgodnie z swoimi wartościami i to właśnie staramy się przekazać, ale to chyba już Dawid mówił. Dobra, dzięki. Dzień dobry, Wojtek i Paulina Dziejma i Tuli. Przyjechaliśmy z Jeleniej Góry, a w Antoniowie, dwie wioski dalej, zakładamy Centrum Psiej Aktywności Dogiel-Mogiel, nastawione na współpracę ludzi i piesków. W kwestii rolnictwa lokalnego jesteśmy konsumentami i dziękujemy wszystkim lokalnym rolnikom. Już się przedstawiłem, Pałusieczko. Wspomniałem, troszeczkę z innego profilu, bo jestem z technicznego. Od 15 lat pracuję w działach badań i rozwoju oraz konstrukcji różnych urządzeń i przyrządów. I dwa słowa w mojej materii. Kto miał taki przypadek, że kupił lodówkę, skończyła się gwarancja po lodówce? Wszelkie inne urządzenia. Jest gdzieś tak dlatego, że tak naprawdę teraz wszystkim rządzi pieniądz, rządzą księgowi, tak w materii technicznej, jak i w rolnictwie. I nie łudźmy się, rolnictwo, produkcja żywności to jest olbrzymi biznes i po prostu nie dajmy się, starajmy się wspierać lokalnych wytwórców. Dzień dobry, nazywam się Marta Dul. Prowadzę w Legnicy gabinet naturoterapeutyczny. Ja mówię, że uczę innych, jak mają funkcjonować zgodnie z życiem, zgodnie z naturą, z funkcjonowaniem z naturą. Kiedyś byłam tylko konsumentem naturalnej, ekologicznej żywności, a ponieważ od wielu, wielu lat stosuję żywienie, które nas odżywia i o tym też uczę, robię też warsztaty, różne wykłady na temat prawidłowego żywienia, jedzenia żywego. Co robić, żeby sobie przedłużyć, jakby życie jedzeniu. Tu kiszenie się kłania między innymi, cudowne. I też w gabinecie zaczęto mnie pytać właśnie, gdzie kupić to jedzenie. Na pewno pani kupuje, proszę też nam zamówić. I też tak powstał sklep nasz internetowy ze zdrową żywnością, z suplementami dobrej jakości, bo niestety w tych czasach musimy się trochę suplementować, z ziołami, też ekologicznymi. I przy pomocy też mojego kolegi stworzyliśmy około 2-3 lata temu na facebookową stronę Kooperatywa Spożywcza Legnica Lubin. I tam zapraszamy też rolników albo osoby, które po prostu produkują sobie prywatnie, są hodowcami, są rolnikami i wiemy, że nie pryskają, nie muszą mieć dla nas certyfikatów eko, bo wiemy też, że to kosztuje bardzo dużo, ale wiemy, że to są dobre produkty, czy osoby, które wytłaczają oleje, czy osoby, które robią różne kosmetyki naturalne. Także też przyjechałam tu, żeby zaprosić producentów takich rzeczy naturalnych do naszej kooperatywy. Może się tam zapisać, ogłosić, jakie ma produkty i wtedy osoby chętne będą się zgłaszać do tego. W zeszłym roku razem z Krzysiem Kalępą, dzisiaj niektóre osoby były z nim na ziołowym spacerze, tak, zrobiliśmy w Legnicy, bo ja jestem z Legnicy, spacer po parku legnickim, żeby pokazać naszym cudownym mieszczuchom, ile możemy zjeść różnych roślin, jak możemy czerpać naturalnie za darmo tak naprawdę. To znaczy nie za darmo, trzeba poświęcić czas i wyjść z domu i poruszać się trochę, żeby wykorzystać to, co nam natura daje. Bardzo się cieszę, właśnie tu rozmawiamy z Irenką, że jest bardzo dużo młodych osób i to jest cudowne, że tyle osób się interesuje takimi rzeczami, ekologicznym jedzeniem, bo tylko to jedzenie nas uratuje. Szanowni Państwo, w moim gabinecie większość osób, to jest około 70, już chyba nawet teraz do 80% jest osób chorych nowotworowo, dlatego jedzenie bardzo jest ważne, ekologiczne. Dziękuję. Będę szybciej, mam nadzieję.
to mam na imię Marc-Antoine, z Francji jestem i się przeprowadziliśmy do Wolimierza 3 dni temu. Naprawdę 3 dni temu, ale też mamy, prowadzimy takie wegańskie restauracje we Wrocławiu, a przyszliśmy tutaj, żeby, bo chcieliśmy znaleźć lepsze produkty niż co mamy na co dzień tam, tak. Także dwie rzeczy, do Wolimierza, żeby po jakiś czas, nie wiem ile, może 2-3 lata się uczyć rolnictwo, także jak ktoś ma, potrzebuje pomóc, my jesteśmy wolontariusze, nie wiem, możemy pracować za darmo, za to, że się uczymy, także no to tyle, to tyle, no. Restauracja się nazywa Bez Lukru. Cześć, ja mam na imię Matylda Pyrzanowska i w sumie też wczoraj przeprowadziłam się do Wolimierza. Jestem z Warszawy. Staram się prowadzić bezodpadowy tryb życia, czyli szeroko pojęte zero waste. Jestem też weganką i też bardzo jakby idę w tą stronę, żeby być blisko z naturą. Interesuję się też naturalnym sposobem leczenia się, czyli medycyna niekonwencjonalna. I jestem też właśnie tu po to, żeby się dowiadywać różnych rzeczy na temat żywienia i poszerzać swoje horyzonty. Dzięki. Witam wszystkich. Nazywam się Wojciech Lech. Jestem wegańskim kucharzem, obywatelem chyba świata, tak mi się wydaje. Od wczoraj pochodzę z Wolimierza. I tak, jak najbardziej interesuje mnie to, co tutaj się dzieje. Gotuję też według 5 przemian. Uczyła mnie kobieta, która leczyła ludzi z nowotworów właśnie dzięki tej kuchni. Wiem, jakie to jest istotne. Chciałbym rozdawać na talerzu jedzenie, które świeci, które jest pełne miłości, a tylko takie pochodzi właśnie państwo od was, bo z waszych produktów. Dziękuję. Witam, mam na imię Marcin. Przyjechałem z przepięknej miejscowości malutkiej Bielawy Dolnej, to jest gmina Pińsk, powiat zgorzelecki. Malutka wioska w samym sercu, powiedzmy, Borów Dolnośląskich. Mieszkam tam z rodziną od 1,5 roku, gdzie po niewielkich męczarniach z tak zwaną Agencją Nieruchomości Rolnej nabyliśmy jako nierolnicy ziemię. Mamy dom, kilka zabudowań gospodarczych, około 0,5 hektara ziemi. Wcielam teraz w praktyce ideę permakultury, którą zaraził mnie tutaj mój kolega obok, najprawdopodobniej. No i dążymy do tego, jak rodzina wegetariańska, mam z żoną dwójkę dzieci, aby no, ta suwerenność żywnościowa przede wszystkim była w naszym ogrodzie, sadzie. Projekt jest wyśmienity. Mój ojciec mówi, że do emerytur generalnie będę miał pracę na tym siedlisku. Niemniej jednak no, chcę to zrealizować. A tu przyjechałem, żeby po prostu no, podładować baterie, poszukać inspiracji i no, poznać ciekawych ludzi. A na co dzień stresuje dzieci w szkole. Dziękuję. Witam serdecznie. Robert Szuniosz-Niewicz z tej strony. Mieszkam w Gryfowie od 3 lat. Mam kawałek łąki w kamieniu, gdzie uprawiam warzywa. Do tego sad, krzewy też owocowe. No i praktycznie moim marzeniem jest samowystarczalność i minimalizm. A tutaj przybyłem po kontakty i informacje na przeróżne tematy. Dziękuję. Cześć, nazywają mnie Czarny. Podobnie jak tutaj moich dwóch kolegów, oni się nie pochwalili, że pochodzimy z kręgów muzycznych. Ja co prawda na niczym nie grałem, ale ja organizowałem te imprezy. W 2000 roku postanowiłem wyjść na ile to możliwe z systemu i kupiłem dom na wsi, jednohektarowe gospodarstwo rolne, też w Borach Dolnośląskich. Moim marzeniem, tak jak i ich, chociaż wcale się nie zmawialiśmy na to, że będziemy mówić to samo, jest dążenie do samowystarczalności. W międzyczasie
jak kolega też czułem się obywatelem świata, więc porzuciłem swój dom i razem z rodziną wyjechaliśmy na wycieczkę objazdową, która trwała kilkanaście lat. Mieszkałem między innymi na Wyspach Kanaryjskich, gdzie po raz pierwszy zetknąłem się z takim terminem permakultura. Było to 10 lat temu. Zafascynował mnie ten temat, dlatego że na Fuerteventurze, gdzie mieszkałem, rolnictwo było bardzo trudne z powodu braku wody. Natomiast permakultura poniekąd rozwiązuje ten problem. Praktycznie, teoretycznie uczę się permakultury już od 10 lat. Natomiast wróciłem do swojego domu dopiero rok temu, gdzie od razu wprowadziłem w praktykę swoją wiedzę teoretyczną. Ogród kwitł mi pięknie, cały sezon tamten. Najtrudniejsza praca w moim ogrodzie to były zbiory i przetwarzanie tych owoców wszystkich i warzyw, które zbierałem. W tym roku już wyszedłem na, wypłynąłem na szersze wody, że tak powiem, bo mam, tak jak wspomniałem, hektarowe gospodarstwo i zamierzam ten eksperyment powielić już na większym areale. I przyjechałem tutaj po to, żeby nawiązać kontakty z ludźmi, którzy myślą podobnie i być może właśnie wymienić się nasionami, aczkolwiek nie przywiozłem żadnych nasion na wymianę, ale w przyszłym roku obiecuję, że przywiozę. Jeszcze dodam, że w 2000 roku, tak jak kupiłem to gospodarstwo, stworzyłem taką inicjatywę Republika Alternativa na Frikao. Niektórzy nazywają to Nafriko po prostu. Republika Alternativa, dlatego że chciałem stworzyć miejsce dla swoich dzieci, alternatywne od tego, co oferuje nam system. Chciałem żyć na uboczu tego systemu. Ta moja republika przejechała ze mną po świecie, była barem wegetariańskim, była pubem reggae. Rozumiem, już kończę. Wróciłem rok temu i ostro się wziąłem do roboty. Jeżeli są jacyś chętni, którzy chcieliby spędzić trochę czasu u siebie, u mnie, ucząc się permakultury i pracując, pomagając, bo mam tylko dwie ręce na razie do pracy, zachęcam serdecznie. Dziękuję. Mam na imię Artur, przyjechałem z okolic Bełchatowa, województwo łódzkie. 10 lat temu rozpocząłem swoją przygodę z nasadzaniem sadów starych odmian. No i tak to się potoczyło, że w międzyczasie stał się on ekologiczny. Pojawiły się owoce, z owoców zacząłem tłoczyć soki. Jak coś ze sokiem poszło nie tak, to można też w sposób dobry wykorzystać to wszystko. Jutro postaram się powiedzieć trochę więcej, na dzisiaj wystarczy. Dziękuję. Nazywam się Grażyna Mańturzyk, z wykształcenia jestem rolnikiem i ogrodnikiem. 30 lat byłam w Kanadzie, tam nauczyłam się, studiowałam jeszcze raz coś innego, terapię ogrodniczą, a potem medycynę naturalną w Instytucie Medycyny Chińskiej, no i później teraz trochę w Europie Ajurwedę. Zawsze byłam rolnikiem, całe życie uczyłam rolnictwa, uprawiam głównie kwiaty i zioła. Na prezentacji Uniwersytetu Ludowego ja byłam tą panią, która tam pokazywała zioła na przeźroczach. 2 lata temu kupiłam mieszkanie w Cieplicach, także otworzyłam gabinet ajurwedy w Cieplicach. Prowadzę takie koło zielarskie w Książnicy Karkonoskiej. Spotykamy się raz w miesiącu. Następne spotkanie 11 marca po południu. Serdecznie zapraszam. Robiłam takie weekendy zielarstwa, konferencje z zielarstwa, następna będzie w kwietniu. Takie inicjatywy, jakie tutaj były pokazane, albo stworzyłam w Kanadzie, zaczęłam, albo byłam częścią, także chętnie się podzielę swoją wiedzą, ekspertyzą. No i przyszłam tutaj, żeby poznać się z innymi ludźmi, których interesuje ten temat. Dziękuję. Dzień dobry, mam na imię Artur. Przyjechałem teraz z Bełchatowa. No w sumie to namówiłem mojego szwagra, chociaż długo nie trzeba było, bo to w sumie poważny wariat. Tak naprawdę to jestem tutaj, ponieważ interesują mnie tego typu inicjatywy. Społeczne, prospołeczne, ważni są dla mnie ludzie. 5 lat temu stałem się trochę przypadkowym posiadaczem ziemi, prawie 2 hektary z groszem.
więc postanowiłem wybudować drewniany domek. Udało się, ale jak jest ziemia, no to mówię, może coś spróbuję więcej. Zajmę się troszeczkę permakulturą. Na razie uczę się tego, bo to jest dość ciężki fach, mimo że jestem synem rolnika, bo to wszystko całkowicie zmienia. Tworzę też, wydaje mi się, wraz z żoną trochę jest sporo inicjatyw. Jestem, ogólnie wieś się fajnie nazywa, nazywała, bo zabrali mi tą nazwę, Ojszczy Wilk, wiedziałem, ale tam organizujemy dość co jakiś czas różne inicjatywy sportowe, kulturalne, ceramika i tym podobne rzeczy, więc jestem tutaj bardzo zadowolony, że jestem przede wszystkim i że was mogę wszystkich poznać. Dziękuję ślicznie. Witam, Robert Grzędzielski z Jeleniej Góry. Wysłali mnie po marchewkę do sklepu, ale była kiepska, więc przyjechałem tutaj. Marchewki tutaj nie ma, ale są ludzie, którzy ją produkują, więc jestem, myślę, że na dobrej drodze, że wrócę z tą marchewką. Nie wiem, czy dzisiaj, może za jakiś czas. Od lat jestem związany z przemysłem drzewnym, obecnie w dziale kontroli jakości, także przyjechałem tutaj no, sprawdzić, co tu w trawie piszczy, tak? Dodatkowo naturopata, badam krew, interesuję się klawiterapią, muzykoterapią, psychobiologią. Fajnie, że tutaj jestem, bo jest wesoło, są mili ludzie. Lubię naturę, także dziękuję. A tutaj mamy szczęście, bo ja mówię za trzy osoby i mówię i będę mówiła w czasie dla jednej, tak? Wszystko, co chcemy powiedzieć, to jest w tej małej broszurce Flowland. Może tylko trochę osobiście, jak doszliśmy do tego Tarczyna, to po prostu, bo to jest inicjatywa fundacji, która posiada bardzo piękny dom we Wrocławiu na Placu Solnym. To jest dom dla kultury, ale że było nam tego miejsca trochę za mało i chcieliśmy te wszystkie wartości, które są i które byśmy chcieli przekazać na prowincji dolnośląskiej, skąd ja pochodzę, urodziłam się nad rzeką Bóbr i tak mi się wydawało, że tak patriotycznie powinnam trochę tego wszystkiego, co mam dobrego albo co mogę stworzyć, przenieść tutaj na ten grunt, dolnośląski. Proszę to sobie przeczytać, bo jest, myślę, że dobrze napisane i chyba zawiera wszystko to, co chcemy powiedzieć. Zapraszamy serdecznie 18 maja. Jestem bardzo zachwycona, bo tak jak mówiłam, mój syn jest weganinem, ja jestem wegetarianką i tutaj jesteśmy trochę tak skazani bardzo na zagłodzenie. Ale cieszę się, że mogliśmy tutaj przyjechać. Bardzo dziękuję. Maciek Muskat jeszcze raz. O naszym projekcie już państwo usłyszeli. Jeśli chodzi o suwerenność żywnościową, to no, od czasu, jak tu przyjechaliśmy, a mieszkamy tutaj właśnie zaraz 10-20 metrów stąd, własną żywność w dużej części uprawiamy razem z moją żoną Noemi, a z tematem zetknęliśmy się chyba jakieś 15 lat temu, kiedy oboje, dla nas obu celem przez kilka lat głównym, jednym z dwóch głównych celów było powstrzymanie takich korporacji jak Monsanto i innych dla Noemi na Węgrzech, dla mnie w Polsce w kontekście komercjalizacji wprowadzenia upraw GMO. Teraz uczę polskiego, ale nazywam się Noemi z Węgier i ja organizuję tam przedszkola tutaj i szkoła, leśna szkółka nazywa się i gotuję dla dzieci od nasz ogrodzie i czekam, żeby zaczynamy nasz projekt następny rok permakulturowy. Dzięki. Już mieszkają moi rodzice i rodzina. Nie ma zdrowej żywności. Ja chciałabym, żeby oni właśnie taką spożywali. Wybrałam się na kurs do szkoły do Uniwersytetu Ludowego. Wcześniej studiowałam architekturę wnętrz i filozofię i uprawiam akrojogę i to wszystko bym chciała połączyć. Dziękuję. Akrojogę. Dzień dobry, mam na imię Agnieszka. No tutaj już w czasie prezentacji pokazywałam, kogo reprezentuję.
I jakby suwerenność żywnościową wydaje mi się, że realizuję na dwóch poziomach. Jeden poziom to jest taki praktyczny. Uprawiam warzywa i te warzywa też dostarczam do kooperatywy właśnie Dobrze w Warszawie i do kooperatywy Płockiej. Bardzo ważne dla mnie jest w tym dbałość o ziemię. A druga rzecz, no to jest właśnie moje zaangażowanie w różne inicjatywy, dlatego że wierzę w to, znaczy nadal pozostaję w systemie po to, żeby go transformować, bo jednak wierzę w to, że trzeba to robić. Czuję taki wewnętrzny przymus i wydaje mi się, że jeżeli naprawdę ludzie się jakoś zorganizują, to są w stanie wymusić zmiany, a bez tych zmian po prostu czeka nas nieciekawa przyszłość. Wojtek Major, Nieleń Polska, Kooperatywa Spożywcza Dobrze. Już teraz chciałbym wszystkich zaprosić na Forum Suwerenności Żywnościowej, drugie ogólnopolskie Forum Suwerenności Żywnościowej, które będziemy organizować na początku przyszłego roku. Koniec już? Dzień dobry, nazywam się Elżbieta Warcała. Przyjechałam na zaproszenie pani Renatki Korn. W Jeleniej Górze reprezentuję taką społeczną grupę Kampania na rzecz Miast Przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu. Jest to kampania, która przede wszystkim zwraca się w kierunku państw globalnego południa i rolnictwa, które tam funkcjonuje. Ale doświadczeniem, które zaobserwowałam w krajach zachodnich, lokalne rolnictwo zawsze było pozostawiane same sobie, odpychane, więc ja doszłam do wniosku, że skoro my w Jeleniej Górze jesteśmy jedynym miastem na Dolnym Śląsku, które taką kampanię społeczną podjęło, drugim miastem w Polsce, dobrze by było o sprawach żywności mówić też lokalnie, bo jest to dla nas ważne, tak jak wiele osób tutaj podkreślało, jest to ważne dla naszego zdrowia, dla naszego środowiska, dla naszych dzieci. Jutro będę miała bardzo króciutką prezentację. Tutaj w pokoiku obok wyłożone są takie krótkie materiały edukacyjne, które mówią o sprawiedliwym handlu, zrównoważonym rozwoju, odpowiedzialnej konsumpcji. Zachęcam do przejrzenia tego. Bardzo jestem szczęśliwa, że tu dzisiaj mogę z państwem być, że możemy tu lokalnie w Kopańcu, też mając na myśli odniesienie Jeleniej Góry, rozmawiać o tych ważnych dla nas wszystkich sprawach, bo środowisko naturalne, powietrze, woda, to wszystko, czym się otaczamy, ma dla nas ogromny wpływ i fajnie jest, że myśmy tutaj się spotkali, że pani Renata mnie zaprosiła, że dzisiaj tu tyle mądrych osób na te tematy mówiło. Dziękuję bardzo.